Marcin Bąk, dzień dobry. Zaczynamy program Wolne Głosy, a gośćmi tego programu są posłowie. Pan Paweł Poncyljusz z Koalicji Obywatelskiej. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Witam. Oraz Norbert Kaczmarczyk, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica. Kłaniam się również. Witam pana redaktora, witam państwa i witam pana posła. No i jak się zapewne panowie i państwo domyślacie, rozmawiać będziemy o kampanii, ale mam nadzieję, że uda nam się poruszyć też jakieś inne tematy, niekoniecznie związane bezpośrednio z kampanią. No ale od kampanii zaczynamy. W zeszłym tygodniu dużo mówiło się w kontekście sporu między głównymi pretendentami do nowej kadencji prezydenckiej. Mówiło się dużo na temat inwestycji, tak? Przekop Mierzei Wiślanej, lotnisko, czyli główny port komunikacyjny. Od kilku dni te tematy zeszły na gdzieś drugi, trzeci plan. W tej chwili mamy do czynienia głównie z dyskusją na temat kształtu Polski, obyczajowego kształtu Polski. Karta rodziny, spór wokół LGBT. Może emocje przesłoniły trochę kwestie merytoryczne. Jak powinna wyglądać Polska w najbliższych latach? To pytanie kieruję najpierw do pana Pawła Poncyljusza. Czy myślę, że Polacy dzisiaj jasno sygnalizują swoje oczekiwania i też tematy, które sprawiają im kłopot, żeby odpowiedzieć sobie wprost na stawiane pytania. W moim przekonaniu dzisiaj liczy się zdrowie, dzisiaj liczy się edukacja. To szczególnie dotyczy rodzin, w których są dzieci i mają za sobą półroczną edukację zdalną, która nie jest pozbawiona wad, i duży ciężar w tej chwili odpowiedzialności za naukę dzieci spoczywa jednak na rodzicach. Sam to wiem, bo mam syna w wieku szkoły podstawowej i wiem, jak łatwo go posadzić przy komputerze albo jak trudno to on to znosi przez ileś godzin jednak. No i trzecia rzecz to są miejsca pracy. No miejsca pracy i godne zarobki. Dzisiaj napływają do nas informacje, że wielu Polaków dostało coraz obniżone pensje. Płyną informacje na przykład z LOT-u, który jest spółką Skarbu Państwa, gdzie zbiór zwalnia się ludzi po 20 parę osób, żeby nie wejść w te reguły zwolnień grupowych. Z drugiej strony stewardesy i piloci mówią o tym, że zarząd wymusza na nich zgodę na 3-letnią obniżkę pensji. Płyną informacje z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie również zamrażane są pensje, a nawet i prezes domaga się od związków zawodowych zgody na obniżenie. Więc panie to są proszę, moim zdaniem słowo, główne tematy. Wejdę w słowo. Czy to znaczy, że spór światopoglądowy, spór o to, jak będzie cywilizacyjnie wyglądała Polska, w ogóle nie istnieje, on nie interesuje Polaków? To proszę ich zapytać, proszę zrobić sondaż i zobaczymy, gdzie jest zainteresowanie tym sporem, bo w moim przekonaniu tym sporem są zainteresowane tylko dwa środowiska. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, które no, może uciekać od konkretnych odpowiedzi jako ugrupowanie rządzące w tych tematach, które przez chwilę wymieniałem, czyli zdrowie, edukacja i miejsca pracy. A z drugiej strony interesuje to skrajną lewicę, która ma to na swoich sztandarach od dłuższego czasu i wymachuje tym sztandarem na prawo i lewo. Natomiast nie oszukujmy się, to nie jest żaden temat dla większości Polaków i to wyjdzie w badaniach. Już prędzej wyjdzie w badaniach, że Polaków interesuje to, czy mogą oddychać świeżym powietrzem, zdrowym. I czuć się zdrowo, czyli krótko mówiąc całe zagadnienie walki ze smogiem. Natomiast sprawa obyczajowa to jest dzisiaj wszczęta przez Andrzeja Dudę i jego obóz i takie szafowanie wielkimi słowami, z których nic nie wynika, bo ja bym chciał, żeby sobie na przykład Prawo i Sprawiedliwość podyskutowało z Konfederacją na temat tego, co to jest LGBT i co zrobili przez ostatni rok, żeby zablokować rzekomo ten cały pochód, bo przecież propozycje Konfederacji w tej dziedzinie były i Prawo i Sprawiedliwość na to w żaden sposób nie zareagowało, ani nie ukradło tych projektów ustaw, ani nie zaproponowało czegoś swojego, ani nie poparło tego, co wnosiła właśnie Konfederacja w tej dziedzinie obyczajowej.
Mamy posła Zjednoczonej Prawicy. Panie Norbercie, co pan na to? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o sytuację związaną z kampanią wyborczą, to jesteśmy postawieni w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o w ogóle Polskę, klasę polityczną i wszystkich, którzy uczestniczymy w tym roku. To jest naprawdę bardzo specyficzny rok i na otwartym organizmie, na Polsce tak naprawdę operujemy w sytuacji, gdzie choroba jest nowa. Tak naprawdę proszę zobaczyć, że wszelkie statystyki, wszelkie rankingi pokazują, że Polska poradziła sobie w tym krytycznym momencie najlepiej. Dostosowaliśmy metody do naszej służby zdrowia, wypłaszczyliśmy tą krzywą zachorowań. Dzięki temu nie brakowało u nas sprzętu medycznego, jeżeli chodzi o dostęp dla osób starszych. Nie musieliśmy ich klasyfikować. Liczba zgonów jest niewyobrażalnie mniejsza niż w krajach zachodniej Europy. Zachowaliśmy się bardzo dobrze i tutaj bardzo dobrze również zachował się profesor, minister zdrowia Łukasz Szumowski. Proszę zobaczyć, że zarzuca się nam kilka aspektów związanych z walką z koronawirusem, że organizowaliśmy wybory, że w sytuacji takiej trudnej narażaliśmy Polaków, ale chcieliśmy i zaproponowaliśmy wybory korespondencyjne. Niestety tutaj Platforma Obywatelska zdecydowała się utrudniać i tutaj Senat również i marszałek Grodzki zdecydował się utrudniać tą sytuację przeprowadzenia tych wyborów. I proszę zobaczyć, że później Platforma zbiera 1,5 miliona podpisów, co jest niesamowitym wynikiem i tutaj gratuluję organizacji. Natomiast czy wcześniej tutaj śmiertelne, śmiercionośne koperty, koperty śmierci, to również nie można ich porównać do tych zbieranych podpisów i do list. Ja bym nie starał się tak wpływać na emocje Polaków pod tym kątem, tylko tutaj powinna być współpraca już na tamtym etapie, ale nie wracajmy, panie pośle, wejdźmy na sytuację kampanii dzisiaj. No dzisiaj mówimy o tutaj kwestiach światopoglądowych. Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest to, co robi pan prezydent Andrzej Duda, bo mu zarzuca się Prawu i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, że my nie mamy nowego programu, tylko odgrzewamy stary program. Ja mówię tak, no mamy cały czas ten sam program. Mamy program taki, żeby rodzinę wspierać i nie wstydzimy się naszych poprzednich decyzji. A pan prezydent Trzaskowski raz podpisuje kartę LGBT, a potem uciekają przedstawiciele tego ugrupowania od pytań o te deklaracje. Ja powiem tak, pani premier Beata Szydło nie ma się czego wstydzić, bo mam przed sobą tutaj fragment deklaracji rzymskiej z 25 marca 2017 roku, gdzie przeciwstawiła się zdaniu odnośnie ideologii gender. Miało być określenie gender w tej deklaracji, natomiast zapisano równość kobiet i mężczyzn, czyli użyto języka z traktatów unijnych niezwiązanego z lewicową ideologią. I tak pani premier cały czas tutaj szła pod prąd, bo wszyscy mówią, wow, dlaczego na to robi, przecież to jest sytuacja już podbramkowa, jedna kobieta, jedna pani premier stawia nas pod ścianą, jeżeli chodzi o tą deklarację. Natomiast to się zmieniło i pani premier nie ma się czego wstydzić i nie musi wracać do tamtego tematu pod kątem, że ona zmienia zdanie. I tutaj my się tym różnimy. Mamy cały czas ten sam program. Robimy programy prospołeczne, przygotowujemy projekty ustaw, zbudowaliśmy pakiet tarcz antykryzysowych, cały czas pracujemy, tego oczekujemy również od posłów opozycji. A co do deklaracji Rafała Trzaskowskiego, no to niestety dla lewicy wyciągnął ten elektorat lewicowy, bo pokazuje, że jest najbardziej lewicowym kandydatem w tej kampanii wyborczej. Panie pośle, wykorzystam fakt, że mamy połączenie z panem do zadania trochę innego pytania, chociaż nawiązującego do problemu, o których pan poseł Poncyliusz mówił, mianowicie no, nadchodzące kryzysy, tak, w różnych obszarach gospodarki, bo mówią o tym wszyscy we wszystkich państwach, choć miejmy nadzieję, że Polskę dotknie to w nieco mniejszym stopniu, ale tego jeszcze do końca nikt nie wie. Pan był zawsze blisko związany z tematyką rolniczą. Jak to będzie z rolnictwem w nadchodzących miesiącach? Susza, widmo suszy na szczęście na razie trochę się odsunęło, ale ono gdzieś tam wisi nad nami. Dodatkowo jeszcze mamy ten problem z pandemią. To zaburzyło nam łańcuchy dostaw, łańcuchy transportowe. Jak będzie z naszym rolnictwem w najbliższym czasie?
Tutaj proszę spojrzeć na ruchy związane z Ministerstwem Rolnictwa i również panem ministrem Rafałem Romanowskim, który cały czas pracuje nad holdingiem spożywczym. W przypadku również deklaracji na temat polskiego sklepu, czyli takiego sklepu, gdzie budżet państwa i spółka Skarbu Państwa będzie mieć większy wpływ również na dystrybucję tych dóbr, towarów prosto od rolnika, to będzie bardzo dobre rozwiązanie. Dodajmy do tego Centralny Port Komunikacyjny, Przekop Mierzei Wiślanej. I chodzi o sytuację, w której polski rolnik będzie miał większą możliwość sprzedaży od pola do konsumenta, od rolnika do konsumenta. Ja przypomnę, że bardzo trudno jest odbudować sieć dystrybucji sklepów, polskich sklepów z polskim kapitałem w sytuacji tej dzikiej prywatyzacji, ja to tak nazywam, transformacji na przełomie ustroju z komunistycznego w tak zwany nasz demokratyczny ustrój kapitalistyczny. Plan Balcerowicza. I dzisiaj trzeba wiele rzeczy, wiele sektorów odbudować. A żeby nie zarzucać mi, że w jakiś sposób chcę doprowadzić do gospodarki centralnie sterowanej, to ja powiem tak jako rolnik, że jak kucharz w restauracji, kucharz jest często od tego, żeby przygotować dobrą potrawę. Kelner od tego przygotowuje się, uczy, żeby ją dobrze podać. Natomiast często biznesmen prowadzi ten cały biznes i scala. Natomiast rolnik musi być chemikiem, mechanikiem, biznesmenem, musi kilka zawodów pojąć i na końcu jeszcze musi sprzedać swój towar. Mamy do czynienia z bardzo wrażliwą rzeczą, bo chodzi o żywność, więc do życia nam jest niezbędna i musimy zabezpieczyć Polskę, jeżeli chodzi o gospodarkę żywnościową. Więc chciałbym, żeby rolnicy skupili się na tym swoim know-how, czyli najlepszym, jak potrafią, żeby wyprodukowali żywność, a żeby państwo również w pewien sposób partycypowało, pomogło w sprzedaży tych towarów. Bardzo ważną rzeczą jest też kwestia budowy chociażby podobnego skupu jak Elewar w Małopolsce, bo rolnicy w Małopolsce mają niestety najtańsze zboża, jeżeli chodzi o koszty transportu. Dobrze. Więc tutaj bardzo jest to dziękuję, potrzebne. Panie pośle, mamy jeszcze kęs czasu, a chciałbym zadać jedno pytanie panu posłowi Poncyliuszowi. To jest pytanie związane z inicjatywą Lewicy. Lewica przedłożyła taki projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Reprywatyzacja no niestety ciągnie się za całą trzecią, czwartą RP od 1989 roku. Ten projekt jest w dużej mierze pod wpływem dzikiej reprywatyzacji warszawskiej. Dzika reprywatyzacja warszawska z kolei kojarzona jest bardzo silnie z Platformą Obywatelską, także z Rafałem Trzaskowskim w jakiś sposób. Ja wiem, że pan poseł akurat, kiedy były złote lata reprywatyzacji, nie był w Platformie, był w PiS-ie, no ale trzeba odpowiedzieć też i na to pytanie, jak pan postrzega tą inicjatywę lewicową? Czy to jest pomysł na rozwiązanie tego długiego, długo ciągnącego się problemu? Dobrze, panie redaktorze, że pan przypomniał, że byłem w PiS-ie. Ja pamiętam, jak w 2007 czy 2008 roku został przygotowany projekt ustawy reprywatyzacyjnej i sam jako poseł Prawa i Sprawiedliwości antyszambrowałem po gabinetach pisowskich, żeby tę ustawę wnieść do laski marszałkowskiej i zacząć nad tym pracować. I w chlubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość zostało to utrącone. Możliwe, że problemem byłem ja, że chciałem to robić, ale chciałem przez to tylko powiedzieć jedną rzecz. Nie ma takiego ugrupowania, które może z czystym sumieniem powiedzieć, że zrobiło wszystko, co było w ich mocy, jeśli chodzi o ustawę warszawską, czy w ogóle uporządkowanie tej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Ma swoje zasługi Prawo i Sprawiedliwość, ma swoje zasługi Platforma Obywatelska. Problem jest nierozwiązany do dziś. Nie znam tego projektu lewicowego, ale wiem jedną rzecz. Prawda jest taka, że wszystko kończy się na pieniądzach. Wtedy, kiedy ja proponowałem zmianę ustawy, to była ustawa, którą napisali między innymi urzędnicy Lecha Kaczyńskiego, który wtedy skończył swoją funkcję prezydenta Warszawy i zaczął być prezydentem kraju. I to właśnie jego współpracownicy przygotowali taki kompletny projekt ustawy. Ale jak zawsze ta ustawa miała jeden zasadniczy problem. Pieniądze. Oceniano, że skutki finansowe dla budżetu państwa, jeżeli byłaby to ustawa regulująca z poziomu państwa,
Koszt tej ustawy był około 20 miliardów złotych, a mówimy o roku 2007. Więc prawdopodobnie te kwoty dzisiaj są dużo większe albo nie takie, jak były w 2007 roku. Więc będę przyglądał się i chętnie wesprę projekt, który rozwiąże ten problem. Mam nadzieję, że Lewica znalazła również pieniądze na to, bo bez pieniędzy się tego nie da zrobić. No chyba, że uznamy, że każdy, kto jest spadkobiercą jakiś tytuł do gruntów na terenie Warszawy, ma być, że tak powiem, obsłużony dyplomem uznania i podziękowaniem w imieniu państwa. Ale nie sądzę, żeby to było po pierwsze zgodne z prawem i nie było narażone na różnego rodzaju rozprawy potem przed trybunałami międzynarodowymi. Ale jestem dwoma rękoma za tym, żeby ten problem rozwiązać i to właśnie świetnie, ustawowo. Panie pośle, i chciałbym, żeby jeszcze pan poseł Kaczmarczyk się krótko do tego projektu Lewicy odniósł. Panie redaktorze, wpłynął też projekt do laski marszałkowskiej pana posła Kalety, pana ministra Kalety odnośnie ustawy o odszkodowaniach dla warszawskich lokatorów. To jest ustawa pana ministra traktująca o 13 milionach i tutaj kwestia związana z warszawskim ratuszem i prezydentem Trzaskowskim, wniesione pozwy przeciwko tym lokatorom. To naprawdę jest sytuacja do rozwiązania i państwo się za to bierze. W tej kwestii tutaj bierzemy na to, w tym momencie bierzemy to na siebie. Nasz program Wolne Głosy musimy zakończyć. Bardzo panom dziękuję. Naszymi gośćmi byli panowie Paweł Poncyliusz i Norbert Kaczmarczyk. Ja się z państwem teraz żegnam. Widzimy się ponownie koło godziny 18 w poradniku wyborczym.